Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na kolejny film na tym kanale, a słuchajcie, będzie to projekt Denko. Uzbierałam kilka rzeczy i chciałabym się już pozbyć tych opakowań, które tu leżą, więc może bez zbędnej paplaniny jedziemy z tym. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest taki eksfoliujący żel z Nuxa. Ja kiedyś... No już pewnie ze 2 lata temu. Miałam kalendarz adwentowy tej marki i tak jeszcze pojedyncze rzeczy stąd wykańczam. Powiem wam, że on jest bardzo fajny. Faktycznie ma takie mikro te drobinki, z tym, że właśnie on ma takie peelingujące niebieskie cuśki w sobie. Nie wiem, jak to opisać. Nie wiem, z czego dokładnie jest ten peeling. W każdym razie, no trzecie sobie trochę po buzi. Więc jeżeli macie, wiecie, jakieś problemy skórne i tak dalej, no to nie polecałabym. Lepiej byłoby używać wtedy jakiegoś peelingu, ojejku, no wiecie, takiego w żelu. Brakuje mi słowa. No bo to niestety trochę orze nam buzię, ale ogólnie ja, jak mam lepszy czas, no teraz akurat pod tapetą zakryłam kilka rzeczy, więc nie powiedziałabym, że jest lepszy, ale jest powiedzmy znośny. To używam sobie czasem peelingów, które mają drobinki, z tym, że no tak, właśnie to trzeba uważać i zwrócić uwagę na to, czy mamy jakby, czy nasza buzia jest w tym momencie w dobrej kondycji, czy może w takiej średniej, żeby sobie tego po prostu nie roznieść po twarzy. Kolejna rzecz to jest też taka miniaturka, słuchajcie, to jest z Yves Rocher, to też było w kalendarzu adwentowym, to jest po prostu płyn do demakijażu. Powiem wam, że no zużyłam go i fajne, że on był w takim małym opakowanku, więc wygodne byłoby to, było to gdzieś ze sobą zabrać. Natomiast po tym krótkim użyciu myślę, że nigdy bym go sama z siebie ponownie nie kupiła. Miałam wrażenie, że musiałam, że jakby słabo mi rozpuszczał ten makijaż i musiałam mocno trzeć wacikiem po buzi, żeby mi to zeszło. Używanie tego do w ogóle, wiecie, zmywania tuszu z oczu, no to tak mocno średniawka, także nie poleciłabym tego produktu, sama bym do niego nie wróciła. Tonik do twarzy, kolejna rzecz, którą mam tutaj z Yasumi, to jest coś, co ciężko ocenić, dlatego że mam wrażenie, że nie do końca jakby, wiecie, widać efekty używania tego. Mogę wam tylko powiedzieć, że on miał naprawdę bardzo ładny zapach i bardzo fajny jest ten rozpylacz tutaj, bo on jest bardzo drobniutki. No i to też była rzecz, którą używałam na wyjazdach. Także tak, tutaj mam rzecz, która mi się totalnie nie sprawdziła. Jest to strasznie brudne, może powinnam była to umyć, zanim wam to pokażę, ale już trudno. To jest z krem z Dr. Skin. Powiem wam, że on kosztował chyba jakieś 60 albo 80 zł w Rossmanie. Powiedziałabym, że całkiem sporo. Tutaj właśnie jest ten mocny SPF, czyli 50, no i niacynamid. Poleciła mi go koleżanka, bo jej się świetnie sprawdzał. Mi się po prostu po tym buzia świeciła jak psu jajca, słuchajcie. To był taki dramat. Nie trzymało mi się na tym konkretnie kremie w ogóle makijaż. Wszystko mi się mazało. No nie, nie. Dla mnie po prostu wielkie nie. W sensie fajnie wygląda butelka. Ona jest prawda plastikowa chyba, a nie szklana. No ale wiecie, jakby no, jakby jest to estetyczne opakowanie, jeżeli chodzi o ten produkt. Natomiast sam ten krem mi się nie sprawdził. Mam go już bardzo długo. On już jest oczywiście po terminie. I to już rok. Bardzo długo ze mną stał. Mimo, że go nie używałam, pora go wyrzucić. No bo on był otwarty. Od otwarcia tutaj jest informacja, żeby zużyć w ciągu 6 miesięcy. No, ja ogólnie tak na to do końca nie patrzę. Jak coś mi jeszcze ładnie pachnie, a jest po terminie, to używam. To o dziwo też pachnie jeszcze dobrze. Ale nie lubię się z tym kosmetykiem. Nie ma co go tutaj trzymać, trzeba się go pozbyć. Krem, który fajnie mi się sprawdził, czyli krem z Apis. Jest to krem dotleniająco nawilżający. Setka. Powiem wam, że miał taką bardzo fajną, leistą konsystencję, w sensie był taki mocno rzadki i mi się to podobało, dlatego że właśnie dzięki temu fajnie mi się go używało latem. Miałam wrażenie w ogóle, jak go sobie używałam, że dawało mi takie uczucie chłodku przez chwilę na buzi. Także jeżeli o to chodzi, to polecajka. Przyznam wam, że ostatnio trafiłam gdzieś na jakiś artykuł,
który trochę jechał apis za składy. Więc nie jestem pewna, czy te produkty są takie cudowne, jak się reklamuje. Ja go zużyłam i on mi się dobrze sprawdził, w sensie nie zapchał mnie. Czułam takie delikatne nawilżenie, chociaż właśnie hejterzy, w cudzysłowie, hejterzy tej marki zarzucają jej, że gdzieś tutaj w składach, ja tego nie sprawdzałam, są jakieś mikroplastiki w tych kosmetykach i dlatego właśnie mamy to uczucie nawilżenia, że buzia jest gładka, dlatego że po prostu przykleja nam się to do twarzy i mamy takie właśnie uczucie wygładzenia, jak sobie po tej buzi potem jeździmy paluchami. Czy tak jest, czy nie? Ja się na tym, słuchajcie, przyznaję, bez bicia jakoś specjalnie nie znam. Jeżeli chodzi o specjalistkę od składów, jest nią Pondy i często sobie jej filmy oglądam, ale oglądam je tak po prostu, żeby posłuchać czegoś ciekawego. To nie jest tak, że wiecie, że koduję w głowie te wszystkie informacje, które ona w tych filmach przekazuje, więc nie dam sobie ręki uciąć, czy to jest taki jakby, wiecie, fajny składowo krem, czy nie. Mi się on sprawdził i gdybym miała go użyć ponownie, to bym nie narzekała. Byłabym w zasadzie nawet zadowolona. Także tak, kolejna rzecz to może tutaj, słuchajcie, z Balei, z kalendarza adwentowego, żel do mycia. On, słuchajcie, przepięknie pachniał. W ogóle wszystkie te rzeczy z Balei, bo ja mam ich kilka otwartych, ale używam ich jak wyjeżdżam, więc teraz jak wróciłam ze świąt, no to już do nich nie wracałam. Boże, czym ja się tak uwaliłam? Czy wy to widzicie? Poczekajcie, zaraz do was wrócę. Jestem, chociaż mam wątpliwości, czy wszystko mi zaszło. Tak widziałam, że ten krem zapisu jest taki czarnawy dookoła, ale od czego to jest brudne, to nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą Balea, słuchajcie, tak to wygląda, jeszcze raz wam pokażę. Bardzo dobrze mi się tego używało, to się ładnie pieniło, miało przepiękny zapach, zresztą wszystkie właśnie kosmetyki z tego kalendarza przepięknie pachną. Za chwilę zobaczycie też właśnie drugi. I używałam sobie też już kremów do twarzy. Jeszcze ich nie zużyłam, no bo używam takich rzeczy właśnie jak wyjeżdżam, bo one są malutkie, więc fajnie jest je ze sobą zabrać. Odkąd wróciliśmy ze świąt, no to jeszcze nigdzie tak nie byliśmy, wiecie, żeby nocować, żebym zabierała ze sobą swój arsenał, więc pewnie zabiorę ze sobą te kosmetyki do Rzymu i tam pewnie dokończą swój żywot. W każdym razie naprawdę spoko się to pieniło. 50 ml starczyło mi to na kilka dni w sumie. Nie wiem, ile razy tego użyłam. Ze 3 razy pewnie? Na luzaczku leci mi to z rąk. Naprawdę przepiękny zapach, taki mocno świąteczny, także mega giga polecajka, jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe Balea, bo naprawdę super są te kosmetyki. Może jak już jestem przy tej Balei, chociaż nie, dobra, bo do włosów przejdziemy za chwilę. Jak codenko, mój ulubiony antyperspirant, Lady Speed Stick. Uwielbiam te antyperspiranty w formie żelowej. Po prostu uważam, że są najlepsze, chociaż zaczęłam już używać tego Ritualsa i powiem wam, że też mi się dobrze sprawdza. Natomiast tak myślę, że jak będę miała potem zdecydować, czy kupić dezodorant z Ritualsa, czy kupić tą Lady Speed Stick, no to różnica w cenie jest na tyle znacząca, że pewnie wrócę do tego Lady Speed Stick. Ten Rituals to taka ciekawostka była dla mnie i on się naprawdę fajnie sprawdza, no ale cena jest trochę zaporowa. Dobra, przejdźmy do kolejnych rzeczy. O tym ostatnio w Denku miałam jakiś inny płyn o higieny intymnej. Mówiłam, że mam taki swój jeden ulubiony i to jest właśnie ten Lactacid Femina. Nie powiem wam nic szczególnego na jego temat. Tak naprawdę możecie sobie przeczytać, to jest po prostu na tej etykiecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ja uważam, że on jest naprawdę bardzo łagodny, fajnie się pieni, nie podrażnia ani nic z tych rzeczy. Jestem po prostu chyba do niego przyzwyczajona. Tak, chyba muszę to powiedzieć, bo to podejrzewam, że to jest trochę tak, że wiecie, to jest płyn jak płyn, ale ja go bardzo lubię, więc zawsze do niego wracam. Jak wtedy kupiłam sobie ten z AA, to niestety nie byłam do końca zadowolona z niego i właśnie teraz wróciłam do tej swojej, do tego swojego laktacydu i już zupełnie inny feeling pod prysznicem, nie? Więc tak, tutaj mam mydło do rączek, już wspominałam o nim chyba też w poprzednim denku. To jest bardzo tanie mydło z Rossmana, jedno chyba z najtańszych, ale ma naprawdę spoko konsystencję, bardzo ładnie pachnie, więc no nic więcej wam o nim nie powiem. Uważam po prostu, że jest to taka rzecz, za którą nie ma co przepłacać, więc tak.
takie tanie mydełko, ono też myje rączki, nie? Przejdźmy teraz do włosów. No i dobra, lecimy z tą Baleą, to była jakaś odżyweczka do włosów zmęczonych zimą, tak? Ona chyba była podpisana, czy coś takiego. Tutaj było jej 20 ml i słuchajcie, mi to starczyło na dwa razy. Pewnie, gdyby nie to, że jakby czułam, że ta tubka się, jakby wiecie, opróżnia, to zużyłabym to szybciej. Tylko tak jak już za pierwszym razem sobie jej użyłam i wylałam sobie właśnie powiedzmy połowę tej tubki, to już miałam takie, dobra, nie leję więcej, bo na kolejny raz potem mi zabraknie. A nie chciałabym ze sobą mieszać dwóch odżywek, nigdy tak nie robię. Nie wiem w sumie, czy można, ale ja tak nigdy nie robię. Także zużyłam to i naprawdę włosy były potem fajnie wygładzone. Miałam wrażenie, że też trochę błyszczące. Czy tak było, czy sobie to wmówiłam? Ciężko ocenić, no bo to są takie rzeczy, no, na które musicie zwrócić uwagę tak bardzo mocno, ale naprawdę jakby tak wyjazdowo bardzo spoko. Moja jedna z ulubionych odżywek, chociaż w najbliższych kilku dniach pewnie odżywek tej marki jako takiej nie zobaczycie, jest to odżywka emolientowa z Only Bio i ona, słuchajcie, ma powodować, że włosy są wygładzone, mocno nawilżone i błyszczące i ja uważam, że ona to robi. Bardzo fajnie mi się po tej odżywce w ogóle rozczesuje włosy. No naprawdę, uważam, że produkty tej serii, tej marki w zasadzie są absolutnie świetne. Bardzo lubię ich używać. Sprawia mi to naprawdę ogromną przyjemność, dlatego że te produkty bardzo, ale to bardzo ładnie pachną. To czym pachniało? To pachniało mango. Soczystym mango. I faktycznie, no, czuć jeszcze trochę z butelki. Nie, boskie są te produkty. Powiem wam, że kupiłam sobie teraz jakiś czas temu, zresztą widzieliście to pewnie w filmach poprzednich, zamówiłam jakieś różne odżywki do włosów z apteki, jedna była taka wielka i po prostu jest tak daremna, jest tak beznadziejna, po prostu męczę się, żeby ją wykończyć. Kupiłam też jakby mnóstwo innych marek produktów, więc będę testować, ale nie zdziwię się, jak to się skończy tak, że po tym eksperymencie, który poczyniłam, ja i tak wrócę do tych odżywek. Pewnie tak w zasadzie będzie. Mój ulubiony szampon, słuchajcie, to jest Eco Cosmetics. Cały czas będę powtarzać, ilekroć będą się pojawiały szampony w tych filmach, że jeżeli macie taką sytuację, że tutaj ten przedziałek wam się macie taki zaróżowiony cały czas, permanentnie, w sensie wiecie, jak się opalę latem, to mam tutaj w ogóle taką czerwoną krechę i jakby to jest normalne, ale tak normalnie w ciągu roku często ten przedziałek miałam zaróżowiony, miałam wrażenie po umyciu włosów, że ta głowa mnie strasznie swędzi, mimo że wiecie, że ja ją umyłam. No i trafiłam właśnie na film u Pondi, która opowiedziała, że była u trychologa i okazało się, że uczula ją jeden składnik, to się nazywa kokamidopropylbetaina, tak mi się wydaje. Jest to składnik jakiś taki myjący, który się dodaje właśnie do różnej maści produktów. No i o ile jak mam coś takiego w kosmetykach do ciała, to mi to nie robi. O tyle jak używam kosmetyków do właśnie włosów, tak, szamponów z tym składnikiem, to niestety gdzieś tam to podrażnienie na skórze głowy mi wychodzi. Więc ten szampon konkretny jest oczywiście od tego składnika wolny. Uważam, że jest bardzo fajny, dobrze czyści, jednocześnie przy tym mam wrażenie, że jest taki delikatny. Polecam wam je kupować przez Allegro, bo w różnych sklepach internetowych po prostu wychodzi drożej. No i oczywiście bardziej ekonomicznie jest kupić od razu taką butlę. Tutaj jest 500 ml. To jest sprzedawane też w takich tubach po 200, no ale właśnie tak wychodzi lepiej z ekonomicznego punktu widzenia. Kolejna rzecz, którą tu mam, to będzie to odżywka firmy Apis, odżywka oczywiście do włosów. Ona w teorii ma działać w taki sposób, że ma jakoś tam pobudzić wasze cebulki, żeby tam wam włosy nie wypadały czy coś takiego. No ciężko mi zauważyć efekty używania tego. Mogę wam tylko powiedzieć, że jak używałam jej, to podobało mi się jak włosy po jej użyciu pachną. No i faktycznie bardzo dobrze mi się rozczesywało włosy. Czułam jakby w dotyku, tak organoleptycznie, że ona jest trochę inna niż odżywki, niż większość odżywek, które mam, że ona jest taka bardziej gęsta, taka trochę jak gęsty krem i to się w ogóle nakłada już, słuchajcie, od nasady, z tego co kojarzę.
Tak, na włosy i na skórę głowy. I się tak to wmasowuje i zostawia na 5 minut. Czy to działa faktycznie przeciw wypadaniu włosów? Nie wiem. Czy odczucia po użyciu tej odżywki są przyjemne? Są przyjemne. Więc pewnie bym do niej wróciła, gdybym miała taką okazję. Mam ich bardzo dużo, w sensie odżywek ogólnie rzecz biorąc, więc raczej prędko nic się tutaj nie powtórzy. Dobra, co teraz? Może krem? Uwielbiam, słuchajcie, no Ritualsa, wiadomo, ale ten krem jest absolutnie prześwietny. Pokażę wam, bo no ten już naprawdę wydękowałam, nic w nim nie ma. Ale mam kolejny, więc wam pokażę, postaram się, jaką on ma fajną konsystencję, słuchajcie. On jest, to jest taki gęścioch, jego jest wręcz ciężko w czasem, wiecie, jak już się kończy zwłaszcza, ciężko jest z tego wydostać. On jest taki mocno maziowaty, czy wy to widzicie? Taki jest, taki, o właśnie taki. Jest taki naprawdę, no bardzo, bardzo oblepia wam te ręce. Po nocy, ja go używam zawsze na noc. Po nocy oczywiście mam takie uczucie, jak idę i myję rączki, że zmywam sobie jeszcze resztkę tego kremu, że on mi tak właśnie te ręce mocno na noc oblepił, nie to, że się od razu wchłonął. I to się nazywa, słuchajcie, Night Rescue Hand Mask. No i faktycznie, to jest coś takiego, co ratuje rączki. Andrzej używa tego typu produktów, jak jeździ motocyklem i już, wiecie, sezon się powoli kończy, jest trochę chłodno. No i od, wiecie, trzymania manetki bardzo mu te ręce wysychają i ten krem, może nie ten konkretnie, ale ogólnie jakby te kremy, które są tymi maskami ratującymi nasze ręce w nocy, naprawdę się nam dobrze sprawdzały. No i oczywiście on przepięknie pachnie. Już sobie to wsmaruję. Bardzo fajny jest ten krem, z tym, że jakby to nie jest coś takiego, co się wchłania tak właśnie momentalnie i wy czujecie, że wy to macie na rękach. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, ale to jest krem właśnie, który na tych rączkach czuć. Jak już jesteśmy przy Ritualcie, pokażę wam jeszcze coś takiego. Jest to taka fioleczka. Wyostrzy mi się tak? O, wyostrzy. I to jest Ritual of Karma i to jest, słuchajcie, olejek do ciała. Może przyniosę zaraz większą wersję tego, pełnowymiarową, żeby wam pokazać, albo może tu pojawi się zdjęcie. To jest olejek do ciała, który ma w sobie drobinki, słuchajcie, i on jest naprawdę ekstra. Ja nie lubię, jak takie produkty są takie, wiecie, że zostawiają wam taką tłustą warstwę na skórze. On moim zdaniem się naprawdę dobrze wchłania, nie przeszkadza, jakby nie jest dla mnie denerwujące używanie tego, bo czasem jest tak, wiecie, że jakiś kosmetyk was denerwuje, ale daje ładny efekt, więc się z nim męczycie, a tutaj tak nie jest. Ja nie jestem jakoś specjalnie oliwkowa, ale wbrew pozorom właśnie bardzo dobrze mi się tego używało. Daje to piękny efekt po prostu, dlatego że te drobinki, one są, ich jest tutaj sporo, ale jakby wiecie, jak się tam smarujecie po ciele, to dużo wam zostaje tego na rękach, jakby do ciała, jako do ciała nie przykleja się tego za dużo, więc to nie jest tak, że nie wyglądacie, jakbyście się tak chamsko oblały jakimś złotym rozświetlaczem, tylko te drobinki są takie subtelne, bardzo eleganckie. Naprawdę uważam, że piękny efekt to daje. Kolejna rzecz, która jest do ciała, to mam taki jogurt z Body Shopa. To jest, w tym przypadku jest to zapach róży. Powiem wam, że świetne są te, no nic tu nie mam, świetne są te jogurty, one mają bardzo lekką konsystencję, szybko się wchłaniają, to jest super produkt na lato albo po prostu na jakieś wyjazdy, wiecie, w ciepłe miejsca, tak żeby tą skórę jednak nawilżać, ale żeby jednocześnie nie było tak, że będziecie się, wiecie, kleić do wszystkiego cały dzień, także mega polecajka. Mam teraz otwarty ten o zapachu mango i to już w ogóle jest sztos. Ta róża też pachnie fajnie, ale ja bardziej lubię owocowe zapachy, więc mango, którego używam obecnie, jakby dużo bardziej mi siedzi. No i ostatnie już rzeczy, tylko nie wiem właśnie, jak to podzielić. Dobra, może zacznę od tego, bo tutaj nie ma co opowiadać. Pomadki. Ja używam zawsze Carmexa, uważam, że są po prostu bardzo dobre. Lubię ten chłodny efekt na ustach. Także jeżeli chodzi o pomadki, których używam takie właśnie ochronne, to zazwyczaj jest to właśnie Carmex. Jeżeli chodzi o makijaż, mam tutaj trzy rzeczy. Jedna to gąbka. Uwielbiam, słuchajcie, gąbki z Vibo.
ale widzicie, jak ona wygląda. Ona już jest w tak dramatycznym stanie. Jak robiłam sobie makijaż, to te farfocle mi stąd odpadały, przyczepiały mi się do twarzy. Zawsze mi jest szkoda wyrzucać te gąbki, bo jestem taką właśnie, wiecie, Grażyną. Niby kupię sobie nowe i mogłabym używać nowych, no i nowych też używam, ale mimo wszystko nie wyrzucam tych starych i one tak sobie siedzą w tej mojej szufladzie. No ale no nie, z tą to ewidentnie naprawdę już przyszedł czas się pożegnać, bo ona wygląda jak psu z gardła, jakby to jakiś pies wyciąkał. Także pora się z tym rozstać. To wygląda dramatycznie, w sensie ta etykieta wygląda dramatycznie, ale to było Hean i ich żel do brwi, ten taki jakby, on ma tam laminację w nazwie. O, lamination brow. Tak. I to jest, słuchajcie, absolutnie świetny produkt. Jakby mur beton na brwiach się dzieje, jak tego używacie. Trzeba uważać, trzeba w sensie takim bardzo jak pudrujecie buzię i na przykład tak jak robicie, to, jeżeli robicie to tak jak ja, czyli bardzo zamaszyście, to no, trochę tego pudru wpada Wam tutaj w brwi. Jeżeli chcecie tego użyć i nie chcecie, żeby Wam się porobiły takie brzydkie kluty na brwiach, to trzeba przed użyciem tego żelu bardzo dobrze grzybykiem te brwi wyczesać. Jeżeli to zrobicie, to nie zrobią Wam się żadne glutki, nic się Wam nie będzie brzydko sklejało i wszystko będzie gitarka, a jeżeli tego nie zrobicie, no to właśnie będą się robiły takie białe Wam farfocle w brwiach. Widziałam gdzieś tam u jakichś dziewczyn na YouTubie typu Ada Grodkowska, ona chyba tak się nazywa. No ogólnie u youtuberek takich makijażowych po prostu. Że ludzie pisali właśnie, że ten żel jest straszny, bo on się tak zbiera w brwiach i zostawia takie mazie. I tak, on tak robi, ale tylko wtedy, kiedy właśnie nieodpowiednio przygotujecie te brwi, zanim go użyjecie. Także jeżeli tylko wyczeszecie dobrze sobie puder z brwi i nie będzie tam nadmiaru tego produktu, to nic takiego nie powinno się wydarzyć i wtedy powinno Wam się bardzo dobrze tego używać. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to jest L'Oreal Trumatch. Powiem Wam, że trochę mnie to denerwuje, bo tutaj na dnie jest taka resztka. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie jestem w stanie tej pompki stąd odkręcić, bo ja zawsze robię tak, słuchajcie, w podkładach, że ja potem sobie to odkręcam i po prostu takim pędzelkiem, którego kiedyś używałam do korektora, sobie to wyciągam i po prostu czyszczę te fiolki do zera. Tutaj nie jestem w stanie jakoś tego, nie wiem, oderwać, nie wiem, czy to jest przyklejone, czy jak oni to zamontowali. Ja tego nie potrafię rozmontować, więc mam tutaj taką resztkę. Oczywiście jak już klikam, to nic z tego niestety nie leci. Ale tutaj jest jeszcze odrobina tego i nie chcę to z tego wyjść. Także tak, chciałam powiedzieć, że tyle, jeżeli chodzi o tenko, ale widzę, że jeszcze jedna rzecz mi została. Tutaj mamy produkt, który nie będzie się pojawiał na tym kanale teraz zbyt często. Myślę, że w zasadzie dosyć rzadko będziecie mogli okazję zauważyć w denku coś takiego. Ja zawsze używam do prania zapachów od Lenora. Bardzo lubię te serie Perfumel. One po prostu przepięknie pachną i naprawdę długo się trzyma ten zapach na ubraniach. Z tym, że no teraz mamy suszarkę do ubrań i możecie sobie wybrać stopnie wysuszenia w takiej suszarce. Ja zawsze jakby włączam ją na ten najwyższy, tak żebym mogła prosto z suszary dać ubrania do szafy, więc używanie takich produktów w tym momencie nie ma dla mnie racji bytu, dlatego że po wyjęciu z suszarki tego praktycznie nie czuć. Albo można wręcz powiedzieć, że w ogóle nie czuć. Andrzej twierdzi, że nie czuje. Ja jakoś tam minimalnie to wyczuwam, ale właśnie jest to na tyle jakby minimalne odczucie tego zapachu, że doszłam do wniosku, że po prostu nie ma to dla mnie sensu używanie tego typu produktów teraz do prania, bo to i tak nie pachnie. Jeżeli robię źle i uważacie, że mimo wszystko powinno się tego używać, to dajcie mi znać, bo jakby ja wiem, że te płyny też zmiękczają ubrania, ale dla mnie różnica nie jest na tyle istotna, żebym buliła za te płyny, bo one nie są niestety tanie, tylko po to, żeby po prostu je wlać i żebym nie odczuwała w związku z tym żadnej przyjemności zapachowej. Także tak. Dobrze, koniec mojej paplaniny. Długie nam to wyszło. Bardzo Wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, czy znacie któreś z tych produktów i czy też je lubicie. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.